Dzisiaj za chwilę rozpocznie się interesująca konferencja z udziałem znakomitych uczonych, specjalistów badających relacje między państwem i Kościołem. Niewątpliwie nasze życie publiczne jest przesiąknięte obecnością Kościoła i chciałbym zwrócić uwagę, że wszystkie najważniejsze decyzje ustawowe były wprowadzane, kiedy w Polsce rządziła prawica. Natomiast próby zmiany tego stanu rzeczy podejmowane przez lewicę rozbijały się o arytmetykę, jako że Sojusz Lewicy Demokratycznej nigdy nie miał większości w Sejmie, a wtedy, kiedy rządziliśmy, czyniliśmy to zawsze z partnerem, najczęściej z Polskim Stronnictwem Ludowym, które nigdy nie miało zamiaru i ochoty uczestniczyć w budowie świeckiego państwa. Jest zatem się nad czym zastanawiać. My będziemy zawsze twierdzili, że nowoczesne państwo polskie musi mieć charakter republikański, gdzie wiara jest prywatną sprawą każdego człowieka i gdzie postawy światopoglądowe nie są przedmiotem oceny struktur państwa. Jednym słowem, gdzie wolność sumienia jest rzeczywista i gdzie tego rodzaju kwestie nie podlegają żadnej oceny władz publicznych. Stąd też uważamy, że obecność stopnia z religii na świadectwie jest błędem, albowiem egzamin musi być z wiedzy, a nie z wiary, a wiara wiedzą nie jest. O innych kwestiach, które będą tutaj poruszane, będziemy mogli mówić później. Zapraszam Państwa.